jednym z podstawowych działów kryminalistyki, z działów wręcz klasycznych, to jest właśnie trasologia, a generalnie mówiąc są to ślady stóp obutych, odzianych i bosych. Ślady te nigdy nie były doceniane. Wręcz bym powiedziała, zresztą potwierdzą to liczne autorytety zagraniczne, że ślady te zawsze stanowiły taką przybłędę, piąte koło, ja bym powiedziała szóste koło uwozu kryminalistyki, bo piąte to jest potrzebne w razie czego zapasowe. W każdym bądź razie, dlaczego to jest tak ważne? Bo na każdym miejscu zdarzenia, żeby cokolwiek zrobić, to trzeba dojść lub dojechać na miejsce z tego działania, w nim przebywać i z niego wrócić. W związku z tym to jest tak oczywiste, że aż boli, że te ślady obuwia, stóp odzianych lub bosych muszą na miejscu zdarzenia być. Tylko że prawda jest taka, że w tej chwili promuje się hity, które w sposób są modne. Niestety w kryminalistyce obowiązuje również moda, a niekoniecznie skuteczność wykrywcza. Co rozumiem pod pojęciem skuteczności? Oczywiście bezpośrednią identyfikację człowieka. I tu pewnie zaskoczę, bo nowa jakość badań trasologicznych to również bezpośrednia identyfikacja człowieka na podstawie odwzorowań stóp wewnątrz butów. Będąc daktyloskopem, identyfikując człowieka, zauważyłam pewne prawidłowości, że czasami nie ma śladów linii papilarnych, bo można założyć rękawiczki. Zabiegi dermabrazji nigdy nie były w Polsce znane, to może za mało powiedziane, bo teoretycznie były znane, ale nie były stosowane. Przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo. Natomiast można było założyć rękawiczki, wyrzucić, śladów linii papilarnych nie było. Natomiast wszędzie tam, gdzie są ślady linii papilarnych, gdzie są ślady mechanoskopijne, ja mówię oczywiście o miejscu zdarzenia, muszą być ślady butów lub stóp bosych. W miarę pracy, poznawania tych niuansów, identyfikacji, dowartościowania się również, bo widziałam przydatność tej dziedziny w życiu codziennym, bo przecież jest pokrzywdzony i krzywdzący. I żeby prawdę materialną ustalić, naprawdę trzeba mieć nieprawdopodobną wiedzę i to interdyscyplinarną. I wtedy po ładnych kilkunastu latach pracy przekazano mi cały dział trasologii, żebym coś z tym zrobiła, bo faktycznie to był kierunek, to była specjalizacja leżąca, mówiąc brzydko, odłogiem. I wpadłam na pomysł, że można byłoby nobilitować ślady obuwia, robiąc na przykład pracę naukową, bo ja zauważyłam przyczyny tego stanu rzeczy, że po prostu procesualiści nie wiedzą, jakie są możliwości badawcze, że nie było metodyki badań, że wszystko było robione tak bardzo bez jakichś ugruntowanych zasad działania i identyfikacji. I w rezultacie, może wstyd się przyznać, ale w wieku nader podeszłym zrobiłam doktorat. Pierwszy na świecie kryminalistyczne badania śladów obuwia. Jest to pierwsza na pewno praca naukowa z tej dziedziny i to nie ja jestem z niego dumna, tylko to ślady obuwia powinny być dumne, bo rzeczywiście zostały nobilitowane. Oczywistą prawdą jest, że w procesie wykrywczym należy wykorzystać wszystkie możliwości, jakie stwarzają ślady, po prostu ślady kryminalistyczne. Konkretne zdarzenie, kobieta pogryziona przez psy ze skutkiem śmiertelnym, nikt nie robi, wulgaryzuje to określenie, nikt nie prowadzi badań porównawczych łap psów, bo po prostu takich rzeczy, owszem jest w literaturze, że to należy do zakresu trasologii, ale nigdy żadna ekspertyza w Polsce nie była wykonana. Trzeba było, dostajemy zlecenie, robimy badanie. Pierwsze olbrzymie badania eksperymentalne, cząstkowe, bo dostosowane do konkretnej ekspertyzy. I w tej chwili poszły za tym już badania szersze. Mamy próby dokonania metodyki badań z tego zakresu, czyli ten rozwój trasologii idzie w określonym kierunku. Konkretne zamówienie, zapotrzebowanie praktyczne i my na to odpowiadamy określoną reakcją
odpowiadającą i umożliwiającą te badania. Czyli nasza oferta badawcza powiększa się zdecydowanie o to, co w jakimś sensie wymusza na nas praktyka. I wydaje mi się, że to jest właśnie prawidłowe podejście, bo jeżeli coś jest normalne, no to my się w tym nie dłubiemy, nie rozszerzamy zakresu badań. Staramy się wychodzić naprzeciw pewnej niemożności. Kolejny przykład, identyfikujemy ślady zalane na miejscu oględzin różnymi rodzajami płynów o różnej gęstości i lepkości. Nierzadko same ślady obuwia stanowią ciężki problem badawczy ze względu na deformacje różnego rodzaju. Ale jeszcze dodatkowo zalanie śladów na miejscu oględzin jakimś płynem, no to jest ten kolejny stopień trudności. Dajemy sobie z tym spokojnie radę, nie ma już problemu. Ale to są tylko, że tak powiem, techniczne strony naszej pracy. Są intelektualne również. Prowadziliśmy badania eksperymentalne odwzorowań śladów na skórze ludzkiej. Brutalizacja form występowania przestępczości jest chyba znana we wszystkich szerokościach geograficznych, u nas też. Nie dosyć, że ta przestępczość wzrasta, ale te formy jej są okropne. W każdym bądź razie śladów na skórze ludzkiej jest mnóstwo, jest bardzo dużo zleceń tego typu. Trzeba było coś z tym zrobić. Prowadzone były badania empiryczne na prawdziwych materiałach, no bo nie można przecież zrobić śladów próbnych na policzku kolegi za biurkiem, chociaż może czasami by się chciało komuś przyłożyć, ale no nie można. W każdym bądź razie tu nie można zrobić śladów próbnych na niczym, bo podłoże, skóra ludzka jest tak skomplikowanym podłożem, a układ kostny, elastyczność naskórka, grubość tkanki podskórne i mnóstwo innych uwarunkowań, że po prostu my nie mamy tych możliwości, jaką mamy przy innych śladach. W każdym bądź razie udało się, już w tej chwili są dwie pozytywne, kategoryczne identyfikacje, co podejrzewam jest osiągnięciem dużej klasy, dlatego że nie było z literatury przedmiotu, nie znam takich przypadków kategorycznej identyfikacji. Identyfikujemy najmniejsze powierzchniowo ślady, przynajmniej w polskiej metodyce badań, która wyprowadza konsekwentnie rodzaje wydawanych opinii od systematyki cech dystynktywnych biorących udział w identyfikacji, dzieli te cechy w zależności od ich wartości identyfikacyjnej i koreluje rodzaje wydanych opinii. I dzięki temu możemy badać najmniejsze powierzchniowo ślady. Najmniejszy ślad, jaki badałam w swojej długiej karierze zawodowej, miał 28 mm na 13. Czyli rzeczywiście to był taki stoisty, samoistny mini odlew, który się udało zidentyfikować i takie prace są kontynuowane i to nie robi żadnych w tej chwili problemów, nie stwarza żadnych problemów badawczych. Stosujemy i również radzimy sobie ze śladami wielokrotnie nałożonymi na siebie, ponakładanymi, jak to się mówi, brzydko zadeptanymi, bo wiadomo, przynajmniej w naszych realiach, miejsce oględzin to nie jest tabu. Tam, zanim ekipa oględzinowa dotrze, bardzo często miejsce takie bywa zadeptane przez przypadkowych świadków, przez po prostu gapiów i potem technik zabezpiecza wszystko, co jest, co się da, przynajmniej powinien. Natomiast te ślady przedstawiające pełne odwzorowania, czytelne odwzorowania spodów butów lub podeszew, to po prostu są przeważnie tych ludzi postronnych. Natomiast ślady, które przedstawiają wartość dowodową,
dowodową. Ślady dowodowe są przeważnie maleńkie, występują, są to fragmentaryczne odwzorowania części podeszew i one się znajdują pod spodem. I dzięki zastosowaniu metody superprojekcji spokojnie sobie radzimy z takimi problemami. Nie ma identyfikacji kategoryczne, no, w naszych warunkach sięgają w skali kraju od 30 do 55%. Tutaj chciałam Państwu zaprezentować swoisty puzzle trasologiczny. Jest tu kilkanaście kawałków błota z wypukłych elementów wzory przestępcy, który się włamał do magazynu i skradł bardzo dużą ilość pieniędzy. Do badań była tylko jedna para obuwia. Udało się dwa z tych elementów złożyć na całość, nie w kontekście badań mechanoskopijnych. O proszę, są dwa elementy ze śladu, powiększone w odpowiedniej skali, żeby to w ogóle było widać. Proszę, tu jest skala. I te dwa elementy złożono na całość w sensie przydatności badań trasologicznych. I z obuwia porównawczego wyeksponowano również analogiczną część składającą się z dwóch literek logo firmowego. Można było na tej podstawie znaleźć 5 cech indywidualnych na materiale dowodowym i 5 cech na materiale na tym konkretnym bucie porównawczym i te 5 cech wystarczyło do kategorycznej identyfikacji. Także to jest kolejna oferta właśnie badawcza trasologii współczesnej, bo właśnie metodyka badań i tutaj może warto zaznaczyć, że tą metodykę opracowano nie tak sobie z zabiórka, tylko na 8 tysiącach ekspertyz wykonanych lub konsultowanych i na wielu, bardzo wielu pracach eksperymentalnych, które sprawdzały, wręcz pokazywały, jak się zachowują określone cechy indywidualne. Na przykład ewolucja cech indywidualnych jest jeszcze tematem, robione były eksperymenty cząstkowe. W tej chwili jest przygotowywany wielki temat badawczy dotyczący tej ewolucji, która jest niezmiernie potrzebna w naszych badaniach, bo nie wystarczy data zabezpieczenia śladu dowodowego, ale również data zabezpieczenia obuwia porównawczego. I to, co się działo w tej przestrzeni czasowej, jest dla nas olbrzymią ilością informacji. I żeby móc z czystym sumieniem i oprzeć naszą opinię nie tylko na ustaleniach merytorycznych, ale i na naszym wiedzy i doświadczeniu, to nam to jest po prostu niezbędne w naszych uwarunkowaniach. Zresztą podejrzewam, że w uwarunkowaniach każdego eksperta trasologii taką rzeczywiście naczelną zasadą identyfikacji w naszych badaniach to jest dostosowanie materiałów badawczych. Wiadomo, że ślady obuwia są powierzchniowe albo wgłębione, w zależności od rodzaju podłoża. I sukcesem, niewątpliwym sukcesem naszej trasologii jest to, że ślady powierzchniowe badamy ze śladami próbnymi wykonywanymi obuwiem porównawczym, tym obuwiem, który dostajemy do badań, bo wtedy i wykonujemy je dostosowując do faktycznego podłoża, jakie było na miejscu oględzin. Jeżeli to będzie blat stołu, to robimy ślady próbne na blacie stołu. Mało tego, w przypadkach deformacji dostosowujemy wagę osoby, która wykonuje ślady próbne, dostosowujemy do tej wagi, którą miał przypuszczalny podejrzany. W każdym bądź razie to są zasady naprawdę bardzo przestrzegane, jak również to, że przy śladach wgłębionych, czyli trójwymiarowych, badamy bezpośrednio z butem, bo but jest też trójwymiarowy. Zresztą korzyści z tego mogłabym pokazywać na licznych przykładach. Czasami ślad próbny wykonany już ręką to w ogóle nie wolno, bo
to po prostu jest wbrew zdrowemu rozsądkowi, bo inny jest nacisk ręką, a inny nacisk po prostu ciężarem ciała całego człowieka. W każdym bądź razie uwzględnia się wszystkie determinanty, które pozwalają jak najbardziej obiektywnie odtworzyć ten modus operandi, może w tym sensie odniesionym tylko do śladów obuwia, bo wiadomo, że to jest pojęcie prawnicze, które się odnosi do sposobu działania sprawcy, a my to odnosimy tylko do sposobu działania sprawcy w kontekście śladów obuwia. I te czynniki powodują, że trasologia ma takie wyniki, jakie ma, że tyle jest pozytywnych, kategorycznych ustaleń. W każdym bądź razie realizujemy cykle szkoleniowe, żeby uświadomić, jak można szukać tego obuwia, żeby tą jednak efektywność wykorzystania śladów zwiększyć, bo tak naprawdę to jest dziedzina, która stanowi pierwowzór wszelkiej identyfikacji użytkowej na stulecia przed tym, zanim się pojawiła jeszcze kryminalistyka w tym aktualnym naukowym wydaniu. I ona przetrwa. Odwzorowanie trójwymiarowości stopy wewnątrz butów. I to jest właśnie ten hit równy DNA i AFIS-owi. Także warto byłoby może popatrzeć na tą trasologię tym okiem łaskawszym w ustaleniu prawdy materialnej. Chłopak poszedł z dziewczyną do kina, ona poszła do toalety, poszedł za nią, grożąc nożem, zgwałcił ją w damskiej toalecie. W momencie aktu, wiadomo jakiego, stanął na ostrze nożem. Tu jest właśnie ślad dowodowy, zmniejszony o połowę. To znaczy, tu jest właśnie narzędzie, że tak powiem. Ślad dowodowy już odpowiednio, proszę bardzo, tu wygląda, odwzorowały się elementy wzoru. To jest w skali 1 do 2, zarówno materiał dowodowy, jak i porównawczy jest powiększony. Na czym polegał cały dowcip w sprawie? Oczywiście udało się ustalić kategoryczną identyfikację tego obuwia, ale pan mecenas bronił swojego klienta, ponieważ to był synek miejscowego notabla w jednej takiej miejscowości podgórskiej, stwierdził, że to pan został zgwałcony przez dziewczynę i musiał się bronić nożem. Także to taki humorystyczny aspekt naszych badań również się zdarza. To jest maleńki ślad. Ślad, który składa się z kilkunastu rzędów krateczki, zwyczajnej krateczki, która ma parametry milimetr na milimetr. Ekspertyza trafiła z Sądu Najwyższego. Były dwie inne wykonywane w laboratoriach niecentralnych. Opinia była w najniższym stopniu prawdopodobieństwa. Dosyć typowy sposób przesłuchiwania podejrzanego polegał na tym, że zmuszono go do tego, że się przyznał, że to on zabił jakoby swoją dziewczynę. Chłopak młody wyszedł świeżo z wojska, zresztą z bardzo biednej rodziny. Prawomocnym wyrokiem sądu człowiek został skazany na 25 lat więzienia. Pan mecenas ze starej przedwojennej Palestry miał na pierwszej rozprawie, na którą mnie wezwano, ponad 70 lat. On zauważył, że 10 kratek dowodowych wcale nie odpowiada 10 kratkom porównawczym. Na czym polegało zadanie eksperta w tym konkretnym przypadku? Trzeba było poddać analizie wyniki dwóch wniosków w ekspertyzach innego eksperta. Jeden wniosek dotyczył opinii w najniższym stopniu prawdopodobieństwa, czyli może pochodzić, bo nie można nic innego było na tym materiale wydać. Ale ponieważ pan mecenas zauważył te różnice w długości kratek, zapytał, zlecił badania w drugiej ekspertyzie, żeby ekspert ustosunkował, skąd się biorą te różnice pomiarowe w materiałach badawczych. Wtedy ekspert powiedział, że to jest deformacja, że te różnice wynikają stąd i podtrzymał opinię. Niemniej jednak pan mecenas 5 lat walczył o wznowienie postępowania dowodowego i rzeczywiście po 5 latach ja dostałam tą ekspertyzę.
Robiłam 1068 eksperymentów, nie dlatego, że jestem taka pracowita, tylko dlatego, żeby autentycznie ustalić, czy tu jest jakaś deformacja i skąd się biorą te różnice wymiarowe na śledzie dowodowym i na śledzie porównawczym. Zdarzało się, że w nocy wstawałam, zapisywałam sobie na kartce jakiś problem badawczy, który realizowałam w pracy. Dostosowałam wagę podejrzanego w pozostawianiu śladów próbnych i w próbie wytłumaczenia ewentualnych różnic. Mało tego, badałam rozciągliwość papieru fotograficznego przy robionych zdjęciach. Badałam kąt nacisku obuwia na podłoże, żeby uzyskać analogiczne wyniki pomiarowe. Okazało się, że mi się to nie udało. I dałam opinię kategoryczną negatywną, co doprowadziło do zwolnienia podejrzanego. Na pierwszej rozprawie, na której byłam, występował jeszcze jako skazany. W każdym bądź razie człowiek, który, jak sam powiedział, ponieważ był bardzo blisko stolika eksperta, słyszałam zdanie, które powiedział, że on już nie ma nadziei. A mecenas powiedział właśnie, że ta ekspertyza tą nadzieję mu daje. No i rzeczywiście został zwolniony, rehabilitowany i otrzymał odszkodowanie. I szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie większego sukcesu w pracy zawodowej, w naszej pracy zawodowej, bo tu się liczy właśnie ten efekt finalny, czyli ustalenie prawdy materialnej. I to jest właśnie to, o co chodzi w naszej pracy.